Wykonane przy użyciu historycznych materiałów oraz technik miecze, groty włóczni, żeleźca toporów czy głownie noży, a przede wszystkim rekonstrukcje warsztatów hutniczego i kowalskiego tworzą wystawę Black Metal, którą jeszcze przez kilka dni można zwiedzać w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. To jej trzecia odsłona po Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i po Muzeum w Stalowej Woli. U nas jest już od marca. 9 czerwca w niedzielę już się z nią żegnamy, więc wszyscy, którzy nie mieli okazji zobaczyć, mają teraz ostatnią szansę, zanim wyruszy w dalszą drogę po Polsce. Wystawa Black Metal poświęcona jest kowalstwu we wczesnośredniowiecznej Europie. Wokół tej ekspozycji zorganizowana zostanie najbliższa sobota w muzeum. Uczestnicy przeniosą się w czasie i poznają Słowian oraz Wikingów. Odwiedzą nas rekonstruktorzy z klubu historycznego Hirt. To kielecki klub, który zrzesza miłośników i zainteresowanych kulturą wczesnego średniowiecza. I to będzie okazja, żeby obejrzeć ich w strojach z epoki, zobaczyć też ich uzbrojenie, oczywiście z okresu wczesnego średniowiecza. Sobotnie warsztaty w Pałacu Wielopolskich rozpoczną się o godzinie 11. Do piątku można się na nie zapisywać telefonicznie lub mailowo.